Większość rodziców popełnia z pozoru niewinny błąd wychowawczy, który tak naprawdę ma dość poważne konsekwencje. Jeżeli i ty będziesz popełniać ten błąd, no to prędzej czy później, ale jest spora szansa, że doprowadzisz do tego, że twoje dziecko będzie złośliwe dla innych, że będzie prowokować czy też zaczepiać inne dzieci. No a nie muszę ci chyba mówić, że to jest bardzo, ale to bardzo niekorzystna sytuacja. Większość rodziców w momencie, kiedy ich dzieci balansują, że tak powiem, na granicy, gdzieś tam na krawędzi i robią coś, co jest no właśnie niemiłe dla innych osób, co właśnie prowokuje te osoby, a nie jest ewidentnym złamaniem jakiejś reguły czy też zasady. No bo kiedy dziecko kogoś uderzy, no to jest ewidentna kwestia, że przekroczyło wszelkie granice, że w ten sposób nie może się zachowywać. A wielu rodziców głupieje, dosłownie głupieją, kiedy ich smyk, dajmy na to, powtarza po bracie, siostrze, koledzy czy też koleżance słowa, no co sprawia, że ten brat, siostra, kolega, koleżanka po prostu zaczyna się denerwować, wybucha jakiś konflikt, tak? Albo jeżeli dziecko, dajmy na to, położy nogi na jakiejś ulubionej zabawce brata czy siostry, tak? I znowu nakręca się taki konflikt. Niby nie robi nic strasznego, ale to jakby jego intencją od samego początku widać, że jego intencją jest tutaj doprowadzić do wybuchu, żeby właśnie powstał jakiś taki konflikt. To dziecko po prostu testuje granice. Tak? Wiele tego typu rzeczy może robić. Na pewno ty się z tym zetknęłaś, czy też zetknąłeś. I co tutaj tak naprawdę należy zrobić, a czego nie należy robić? No bo pierwsza jest sprawa taka, że ty, żeby temu zapobiec i żeby tak naprawdę nie uczyć swojego dziecka bycia złośliwym, bo zaraz dojdziemy do tego, jak to się dzieje, musisz wiedzieć, jak temu przeciwdziałać. Przede wszystkim nie wolno ci tutaj popełniać podstawowych błędów. Jakie to są błędy? Jeżeli ty po prostu zaczniesz na dziecko krzyczeć w tym momencie, zaczniesz mu w kółko powtarzać, że nie wolno się tak czy inaczej zachowywać i tak nie będziesz w stanie doprowadzić rzeczy do końca i tak nie będziesz w stanie wpłynąć na zachowanie tego swojego smyka w taki sposób, żeby on odpuścił, to tak naprawdę popełniasz wielki błąd, bo pokazujesz po prostu dziecku swoją bezradność, poniekąd uczysz to dziecko, że twoje prośby czy to, co ty mówisz, to jest, no właśnie, to jest takie tylko gadanie. To nie jest coś, co się przełoży później na rzeczywistość. To nie jest coś, do czego należy się w jakiś sposób odnieść, tylko po prostu takie czcze, nic nie wnoszące w życie gadanie, więc tego absolutnie nie wolno ci robić. Czego ty tu jeszcze prawdopodobnie nie dostrzegasz, tak jak większość rodziców. Jeżeli ty w sytuacji, kiedy jedno dziecko zaczepia drugie, po prostu od razu pojawiasz się koło tego zaczepialskiego, tak? Kiedy od razu zaczynasz robić mu jakąś burę, upominać 10, 20, 30 razy, tłumaczyć, że tak nie wolno, że to jest niefajne, po prostu stajesz na uszach, stajesz na głowie, żeby właśnie wyperswadować temu dziecku, no wybić mu takie zachowanie z głowy, a ono praktycznie śmieje ci się w twarz, dalej robi swoje, dalej testuje, co może z taką ewidentnie zawadiacką, zaczepialską miną. No i niestety bardzo szybko doprowadza to do wybuchu, do jakiegoś konfliktu. Bardzo często rujnuje to fajne sytuacje, tak jak rodzinne wyjście na spacer, jakiś piknik, czy wyjście do wesołego miasteczka. No jest po prostu niefajnie. Więc absolutnie nie wolno ci tak robić. No, kiedy ty to dziecko zaczepialskie poniekąd stawiasz tak właśnie w centrum uwagi i cały wszechświat, uwaga wszystkich, zaczyna kręcić się wokół niego, no to ja bym porównał to do tego, jakby temu dziecku po prostu dać czekoladę i oczekiwać, że ono przestanie się tak zachowywać. Musisz mieć świadomość, że ta uwaga, nawet negatywna, co jest trudne dla pojęcia dla wielu osób dorosłych, ale pamiętaj, mózg dziecka funkcjonuje jednak trochę inaczej niż mózg osoby dorosłej. Po prostu bycie w centrum uwagi jest dla dziecka jak nagroda, powiedziałbym wręcz, że jest dla niego jak narkotyk. I nawet jeżeli ono dostanie ochrzan czy jakąś burę, a będzie w tym centrum uwagi błagane przez wszystkich, tak? Wszyscy będą skakać dookoła niego i kombinować, co tu zrobić, żeby ono przestało właśnie gdzieś tam delikatnie przekraczać tą granicę. No efekt jest taki, zapewne już to zaobserwowałaś, czy zaobserwowałeś ze swojego życia, no efekt jest taki, że nic się nie zmienia na lepsze, a tak naprawdę jest tylko gorzej. I ja tak naprawdę mam dla ciebie dzisiaj złote rozwiązanie, tak naprawdę z dziesiątek rozwiązań, które testowałem osobiście wielokrotnie w tego typu sytuacjach,
tak naprawdę jedno wysuwa się na pierwszy plan. To jest taki mój mały sekret, ale chętnie Ci go tutaj dzisiaj zdradzę. Kiedy jedno dziecko zaczyna prowokować drugie i naprawdę nie ma znaczenia, czy jest to sytuacja typu rodzeństwo, tak? Czy po prostu do Twojego dziecka przyjdą koledzy, koleżanki, czy jest to jakaś sytuacja w przedszkolu, nie ma to znaczenia. Najlepsze, co Ty możesz zrobić, to w momencie, kiedy jedno dziecko prowokuje drugie, zamiast po prostu tłumaczyć przez godzinę temu, które prowokuje, że tak nie wolno, Ty momentalnie zajmij się dzieckiem prowokowanym. Po prostu w taki wręcz egzaltowany, przesadny sposób. Ty przyskocz do niego, zaproponuj mu jakąś zabawę, zagadaj, weź na kolana, weź mu coś pokazać. Po prostu spraw, żeby to dziecko, które jest zaczepiane, było właśnie w centrum uwagi i wszechświata, w przeciwieństwie do tego dziecka, które prowokuje w tym momencie. No bo bardzo szybko, no jeśli prowokator zobaczy, że no właśnie, no nic to w sumie nie dało i tak naprawdę kupuje, organizuje czy kupuje coś fajnego temu dziecku, które zaczepia, no bo to ono wtedy jest w centrum uwagi, to ono poniekąd tutaj wygrywa, no to bardzo szybko po prostu przestanie to robić. Bardzo szybko dojdzie gdzieś tam do wniosku, no że po pierwsze dla niego ta metoda nie działa, no bo przecież nie udało mu się nic osiągnąć, bo to też musisz zrozumieć, że dzieci właśnie tak prowokują czy zaczepiają, nie po prostu, one w tym mają jakiś cel. Nawet jeżeli one są jeszcze zbyt małe, żeby ten cel zwerbalizować, tak? One mogą same poniekąd nie uświadamiać sobie, dlaczego to robią, ale mają ten cel. I tym celem może być, no właśnie co, no albo bycie w centrum uwagi, które samo w sobie jest wzmacniające. Być może celem jest tutaj po prostu to, żeby poniekąd umocnić swoją władzę w domu, no bo też musisz mieć świadomość, że pomiędzy dziećmi a rodzicami no toczy się troszkę taka przepychanka o to, kto będzie rozdawał w domu karty, kto tu będzie miał do powiedzenia ostatnie słowo. Tak? No jeżeli Twoje dziecko ma właśnie takie poczucie, że no to ono rządzi w domu, no to bardzo łatwo o to, żeby tego typu zachowaniami, gdzie po prostu robi coś mimo jakichś zakazów, tak, czy po prostu przekracza, testuje granice, żeby ono w ten sposób poniekąd chciało podkreślić i pokazać innym, że hej, ja tutaj dowodzę, to ja rządzę i Ty o tym pamiętaj. Być może tutaj chodzi po prostu o to, że skoro Ty nie potrafisz przerwać tego typu sytuacji w sposób skuteczny, czegoś tam wyegzekwować, no to dziecko po prostu, jeśli dajmy na to, wyrwie komuś zabawkę z ręki, tak, no to właśnie, no, będzie się chwilę mogło pobawić tą zabawką, no nawet jeśli to będzie tymczasowe, no to osiągnie gdzieś tam swój cel, tak, czy po prostu zdominuje brata, siostrę, kolegę, koleżankę, nie wchodząc w jeszcze głębsze szczegóły, no bo tylko o tym mogłem Ci mówić bardzo długo, dziecko po prostu ma tutaj swój cel i Ty musisz tak rozgrywać tego typu sytuacje, nie powoływać się na to, że Ty przez godzinę będziesz coś dziecku tłumaczyć, bo to do niego nie dotrze, to po prostu nie działa. Tłumaczenie jest tylko w wychowaniu. Tłumaczenie jest ważne, ale ono jest jedynie wsparciem dla działań w realnym, rzeczywistym świecie, które Ty musisz wykonywać i poprzez nie tak naprawdę się wychowuje dziecko. No to jest znowu inny, dużo szerszy temat. Jeżeli chcesz, żebym nakręcił odcinek, gdzie właśnie tylko ten temat omówię, gdzie właśnie opowiem, na czym polega tak naprawdę działanie w realnym świecie w wychowaniu, no to napisz to proszę w komentarzu. Kiedy zobaczę, że jest duże zainteresowanie, że będzie dużo tego typu prośb, to właśnie taki odcinek od razu nakręcę, od razu go zrealizuję. Tak? Ale pamiętaj, dziecko coś po prostu osiąga poprzez to zaczepianie czy przedrzeźnianie, no chociażby to, że coś się dzieje. To jest właśnie takie funkcjonowanie na zasadzie, że jeśli dziecku się nudzi, wywoła jakiś konflikt, jakąś dramę, tak? Coś się zacznie dziać, bo rozkręci się awantura, no to z jego perspektywy to również jest jakieś takie nagradzające, no bo jest poniekąd lekiem dla niego na nudę. I teraz Twoim zadaniem jest po prostu sprawić, żeby ta sytuacja nie była dla niego atrakcyjna, żeby to dziecko przestało wyciągać jakieś swoje rozmaite korzyści właśnie z prowokacji, no bo co, no nie dostanie uwagi, bo tak naprawdę kupi tą uwagę komu innemu, czyli zrobi najgorszy interes w swoim życiu. Tak? Nie okaże się, że wszyscy koło niego skaczą, no w ogóle awantura się nie rozkręci, bo Ty tak naprawdę zajmiesz się w tym momencie innym dzieckiem, tak? No po prostu utniesz to, bardzo skutecznie to utniesz.
Jeżeli oczywiście to dziecko rozrabiające, no często się tak zdarzy, że albo zacznie na przykład histeryzować, czy wpadnie w jakiś szał, w jakąś furię, wtedy to po prostu ignoruj, no po prostu olej to i zajmij się choćby symbolicznie. Pamiętaj, to nie jest tak, że musisz po prostu na 2 godziny usiąść z tym dzieckiem, które było przed chwilą prowokowane. To może być nawet zaakcentowanie czegoś. Zajmiesz się z nim, nie wiem, minutę albo 5, ale jakby przekierujesz tą swoją uwagę, to już wystarczy. To już naprawdę wystarczy. Wiadomo, jeżeli zrobisz to troszkę dłużej, będzie lepiej, ale to nie musi być nie wiadomo jak długi, czy też skomplikowany proces. Tak? Jeżeli dziecko będzie wtedy właśnie to, które przed chwilą prowokowało, będzie chciało na siłę do tej zabawy dołączyć, tak, to poniekąd tak subtelnie, no tutaj mu odmów, tak? Jakby tutaj bardzo dobrze sprawdzają się takie krótkie zabawy, tak? Takie coś fajnego, że ty na przykład no, zrobisz dziecku samolocik, tak? To jest coś, co dla dzieci jest bardzo atrakcyjne, one to lubią, to jest kwestia tam po prostu podrzucenia go parę razy, zrobienia kilku obrotów. Nic wielkiego, a fajna sprawa i to ty tu masz pełną kontrolę nad taką zabawą. Tak, i musisz to po prostu krótko uciąć, powiedzieć tak, że nie, bo ty tu właśnie w sposób złośliwy się przed chwilą w tym momencie zachowałeś, więc po prostu nie. I nie bój się negatywnych emocji tego dziecka i tak to zostaw. Nie możesz drążyć w tematu, nie możesz tutaj pozwolić wciągnąć się w jakąś taką dyskusję, tak, a że to niesprawiedliwe, ja już będę grzeczny, mama, tata, a dlaczego, albo to, albo tamto, albo tydzień temu była inna sytuacja, po prostu to ucinaj, nie podejmuj tematu. Ty właśnie w fizycznym świecie musisz po prostu temu dziecku pokazać, że ta złośliwość mu się nie opłaca. I to jest bardzo ważne zadanie, które ciąży na tobie jako na rodzicu, dlatego, że jeżeli ty nie potrafisz nad czymś takim zapanować, albo wręcz tak naprawdę uczysz swoje dziecko tych niewłaściwych zachowań, tej prowokacji, tej złośliwości, no poprzez właśnie na przykład stawianie je wtedy w centrum uwagi, czy taką nieporadność w reagowaniu na to, tak, wynikającą oczywiście nie z twojej złej woli, a z nieznajomości psychologii, dlaczego też oczywiście nie jest to jakiś zarzut do ciebie, no bo nas tego w szkole nie uczą, to nie jest wiedza, którą gdzieś tam po prostu jest wtłoczona w nasz system edukacji i każdy ją posiada, no to jest wiedza, po którą po prostu trzeba sięgnąć, której trzeba poszukać. Ja oczywiście do tego bardzo serdecznie Cię zapraszam. Jeżeli nie wiesz, gdzie jej szukać, no to wykonaj teraz pierwszy krok. Zapraszam Cię na całkowicie darmowe szkolenie przez internet, które poprowadzę w poniedziałek punktualnie o godzinie 21. I ja na tym szkoleniu opowiem od A do Z, krok po kroku, co zrobić, żeby dziecko zaczęło słuchać, albo żeby innymi słowy przestało ignorować słowa rodzica. Tak więc jeżeli Ty masz w domu taką sytuację, że dziecko Cię olewa, coś mówisz, coś prosisz, nakazujesz, zakazujesz i dziecko ma to po prostu w nosie, tak, albo wręcz ostentacyjnie, jak coś do niego mówisz, zatyka uszy, przyjdź na to szkolenie w poniedziałek, dostaniesz w 100% w pełni działające rozwiązanie, które absolutnie każdy może zastosować u siebie w domu. Żeby odebrać swoje darmowe zaproszenie na to szkolenie, kliknij w link, który znajduje się tutaj poniżej, pod tym materiałem wideo, wyślij mi poprzez właśnie ten link, wyślij mi swój adres e-mail i dostaniesz ode mnie zaproszenie na swoją pocztę, tak? Dostaniesz zaproszenie właśnie wraz z linkiem do wirtualnego pokoju konferencyjnego. Więc bardzo gorąco zapraszam Cię do tego, żeby to właśnie zrobić, no bo to jest doskonała okazja właśnie, żebyś rozpoczął czy rozpoczęła swój proces edukacji, swój proces nauki jako rodzic, no co tak naprawdę doprowadzi do tego, że Ty rozwiążesz swoje problemy, bo każdy problem wychowawczy ma swoje rozwiązanie. Trzeba tylko po prostu je odnaleźć i umieć wdrożyć, umieć zastosować. Tak więc pamiętaj, następnym razem, kiedy zdarzy Ci się taka sytuacja, zobaczysz, że jedno dziecko prowokuje drugie, natychmiast, automatycznie przekieruj uwagę na to dziecko, które jest prowokowane i możesz to zrobić tak naprawdę jeszcze zanim jakaś tutaj się awantura rozkręci. No tak naprawdę, jeżeli Ty tutaj szybko zareagujesz, no to będziesz mieć po prostu lepszy efekt, tak więc trzymam kciuki. Jeżeli masz jakiś problem z dzieckiem, który, że tak powiem, jest powiązany z nocą, tak, z czasem nocy, czyli na przykład twoje dziecko bardzo późno chce się położyć spać, albo nie potrafisz nauczyć dziecka spania we własnym pokoju, w własnym łóżku, może twoje dziecko moczy się w nocy, albo cierpi na bezsenność, może ma lęki nocne. Jeżeli masz jakikolwiek problem z tego typu rzeczami,
Do dzisiaj, do godziny 23.59 jest bardzo duża promocja na mój kurs przez internet, na którym właśnie uczę, jak rozwiązywać nocne problemy. Tak, to jest bardzo duża promocja. Ten kurs kosztuje mniej niż 1/3 swojej normalnej ceny, więc no jakby już taniej nie będzie, tak? Już taniej nie będzie. Kliknij również tutaj pod spodem, masz link do kursu Spokojne Noce. Kliknij sobie, poczytaj sobie dokładnie, co tak naprawdę się tam w środku znajduje. No i oczywiście bardzo gorąco zachęcam Cię do tego, żeby skorzystać. Jeżeli podoba Ci się to, co mówię, chcesz więcej tego typu filmów, koniecznie napisz jakikolwiek komentarz, kliknij łapkę w górę, udostępnij to, subskrybuj ten kanał. Jeżeli wykonasz którąkolwiek z tych czynności, no to tak naprawdę algorytmy YouTube'a czy też Facebooka, zależnie od tego, gdzie mnie oglądasz, wyświetlą ten materiał większej liczby rodziców, a mi oczywiście bardzo na tym zależy. Dzięki za dzisiaj, widzimy się w poniedziałek na szkoleniu o 21:00. Do zobaczenia, cześć!